Już nie mogę się doczekać lekcji jazdy konnej! Czy konik mnie polubi? Zanieś mu jabłko! Dobry pomysł! Dzięki, Emmo! Też chciałabym się zaprzyjaźnić z koniem. Znam pewnego konia, który marzy, żeby cię poznać. Naprawdę? Znasz jakiegoś konia? Oczywiście, że znam konia. Misie przecież znają ich całe mnóstwo. Już czas, to wiem. Uśmiechem zacznij każdy dzień. Już czas, och tak. Piękny jest ten zabaw świat. Dziś każde marzenie spełnia się, a z przyjacielem raźniej każdy wie. No chodź, już czas, przygoda jest w nas. Konik! Chciałabyś ją poznać? Tak! W porządku, ale ponieważ jeszcze cię nie zna, możesz ją wystraszyć. Musisz być bardzo cicho i wykonuj powolne ruchy. Konik! Jupi! Emma, stój! Konik! Konik mnie nie lubi. Wystraszyłaś ją. Naprawdę? Nie pamiętasz, co mówiłem? Czy me słowa znikają, gdy do twych uszu trafiają? Mówiłeś coś? Twoje zadanie, uważne słuchanie, do tego również zapamiętanie. No tak! A czego słuchać mam, powiedz? Konik, spokojny zwierz, złości przy nim się strzeż. Łagodna bądź, spokojnie mów. Czy powtórzyć mam znów? Co? No posłuchaj w końcu mnie. Siano, konik je zje? Wystarczy, że skupisz się. Zobaczysz, że nie będzie tak źle. Tych słów poznaj moc. Konik, spokój, wolno głos. Konik, spokój, wolno głos. Och, tak jest, wypróbować to chcesz. Tak, tak, jak mysz cicho już. Brzmie, brzmie, brzmie. Słucham uważnie, bo to jest ważne. Słucham uważnie, bo to jest ważne. Cześć, mała. Jest tu ktoś, kto marzyłby cię poznać. No dobrze, podejdź. Masz piękną grzywę. Chcesz ją wyszczotkować? O, też potrzebujesz szczotkowania? Ładnie byś wyglądała z kokardą. Przymierz te. Ty też chcesz kokardkę? Chyba chce mnie zabrać na przejażdżkę. Doskonały pomysł. No dobrze, wskakuj! Cieszę się, że cię posłuchałam! Berta chyba też! I dałem jej jabłko, i czesałem grzywę, a potem na niej jeździłem! Było fantastycznie! Tak, to prawda!